Angielska firma Crafty Catcher, specjalizująca się w sznętach karpiowych, co chwilę, trzeba przyznać, zaskakuje nowymi pomysłami, takimi no, niespotykanymi do tej pory. To jest kilka produktów całkiem nowych, i standardowych, i zupełnie nowatorskich. Coś takiego. Cukierki. No, cukierki. Crafty Candies. Rzeczywiście cukierki, ale gdyby ktoś chciał zjeść, to tutaj jest informacja dla karpia, nie dla ciebie, żeby nie było wątpliwości. No ale jeżeli ktoś by chciał spróbować, czemu nie? Jest to zupełnie nowa rzecz. Poduszeczki. Poduszeczki w różnych kolorach i zamykane szczelnie, tak jak orzeszki chociażby. No zobaczmy, jak to w środku wygląda. Poduszeczki w najróżniejszych kolorach, wszystkie o jednej średnicy. One mają to do siebie, że są niesłychanie słodkie. Wybiorę sobie no, pomarańczową na przykład, zobaczymy, jak to słodziutkie. Prawie cukiereczek. Gdybym był karpiem, natychmiast bym to zjadł. To są przynęty wymyślone po to, żeby stosować je przede wszystkim w ciepłych porach roku, kiedy karp tak zazwyczaj nie jest zainteresowany jedzeniem, bo ma dużo naturalnego pokarmu, ale jeżeli zobaczy coś takiego ciekawego o zupełnie nowym kolorze, nowym kształcie, coś, co jest bardzo słodkie, a przecież karpie bardzo lubią słodkie przynęty, jak tylko to spróbuje, no to czemu nie, to może rzeczywiście skutkować całkiem niezłymi wynikami. Tym bardziej, że sobie możemy wybrać kolor, który nam w danym momencie odpowiada ze względu na rodzaj dna chociażby, czy głębokość, na jakiej łowimy. To są żółte, to są białe, to są pomarańczowe, różowe, takie blade kolory. Są w średnicy 18 mm, to 150 gram mieści się w jednym takim pudełeczku, ale możemy sobie również zażyczyć w opakowaniu o wiele mniejsze. To są 10-milimetrowe przynęty, które na delikatnie biorące karpie, które nie bardzo chcą żerować, być może się sprawdzą. A do metody to jest też świetna rzecz. To są karpiowe cukiereczki tonące, ale jest również wersja pływająca. To są popapiki i co mają do siebie? Zaraz zerkniemy do środka, zobaczymy. Może te cukiereczki są o różnych średnicach, różnych kolorach. Taki popapik sam albo też w dodatku z kulką tonącą, albo na przykład, kiedy dodamy do cukierka tonącego, może być bardzo, bardzo ciekawy bałwanek, a dzięki takiemu szczelnemu zamknięciu po naszej sesji możemy zamknąć i swobodnie te przynęty mogą czekać do następnego razu. Kolejna seria Retro Range. Retro, no czyli takie klasyczne kulki, które znamy od lat. To są pop-upy w czterech różnych smakach, w średnicach 15 mm. Cóż my tu mamy? Znajomy zapach. To się nazywa King Prawn, czyli jest to krewetka. To jest pierwszy zapach. Drugi zapach Peanut Pro, czyli orzech tygrysi. Bardzo popularny ostatnio. Następnie mamy Caribbean Cocktail, czyli to są owoce tropikalne. Bardzo mocno czuć, że to jest zapach z tropiku. Ale jedna bardzo ważna rzecz. Te wszystkie pływające kulki nie są przearomatyzowane, więc nie bije z nich taki niesłychany zapach. Jest delikatny. Natomiast czwarta kulka, czwarte opakowanie, Washed Out, jest to bardzo ciekawa rzecz. Po pierwsze, one są białe, dobrze odcinające się na dnie, a po drugie, nie mają zapachu. I jest to dobry pomysł, żeby samemu zaromatyzować te kulki
Można tutaj sobie wlać różne zapachy, albo też każdą kulkę aromatyzować osobno swoim własnym wybranym zapachem. To są kulki pływające z serii Retro Range, ale Retro Range składa się z większej ilości kulek, bo to również waftersy. Waftersy, czyli kulki neutralnie wyporne, które tak delikatnie opadają na dno i przy każdym ruszeniu ogonem karpia one tak lekko się podrywają, więc są bardzo dobrą przynętą na delikatnie biorące karpie i na niezwykle ostrożne. One są w trzech zapachach, to jest King Prawn, czyli krewetka, to jest Peanut Pro, orzech tygrysi i Caribbean Cocktail, czyli te zapachy owoców tropikalnych. Kolejna grupa kulek pływających pop-upów to Crafty Catcher Big Hit Pop-ups, 15 mm, też w szczelnych opakowaniach. To są kulki, których oczywiście możemy używać jako samodzielne pływaki, również, a może przede wszystkim do bałwanków. Charakteryzują się one dość jaskrawymi kolorami i oferowane są w pięciu smakach. Pierwszy to jest salty tuna, czyli solony tuńczyk, bardzo taki intensywny rybi zapach. Następnie to raspberry and black pepper, czyli malina i czarny pieprz. Bardzo ciekawe, karpie lubią takie ostre przyprawy, więc może się przydać. Następnie to jest coconut and maple cream, czyli kokos i krem klonowy, to w kolorze żółtym. Następnie spicy krill and garlic, korzenny krill i czosnek, czerwone kulki, które powinny być zarówno dobre na karpia, jak i na amura. Amur lubuje się w czosnku. I wreszcie piąty rodzaj kulek w kolorze białym tym razem, chocolate vanilla nut, czekoladowo-waniliowy orzech. To jest jeden z moich ulubionych zapachów, muszę przyznać, zwłaszcza wiosną, ale można próbować przez cały rok. Do wyboru, do koloru, kolory różne, zapachy naprawdę ciekawie zestawione. Czy ktoś łowi karpie z powierzchni? Na pewno są tacy karpiarze, którzy próbują, bo to sposób jest rewelacyjny. Trudny, oczywiście trudny, natomiast dający niesłychaną satysfakcję, bo widzimy, jak karp pobiera nam z powierzchni pokarm. To są przynęty firmy Crafty Catcher, które właśnie specjalnie zostały stworzone do łowienia z powierzchni. Crafty Floaters. Miękkie, intensywnie pachnące pelety. One są mięciutkie. Zapach jest naprawdę bardzo intensywny. Tutaj jest dużo oleju w środku, to czuć od razu. A to bardzo ważne, dlatego że one służą nie tylko jako przynęta na haczyku czy na włosie, raczej na haczyku przy łowieniu z powierzchni, ale również jako zanęta. Jeżeli rozsypiemy te kulki w pewnym obszarze, one uwolnią oleje i będą zwabić karpie, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że jeżeli rozlejemy olej na wodzie i mamy lekki wiatr, to na tym obszarze, gdzie jest olej, zrobi nam się gładka powierzchnia. To jest bardzo istotne, bo wtedy znakomicie widzimy branie, a przy braniu z powierzchni reagujemy raczej wzrokowo na to, co się dzieje. Więc to są te miękkie, gotowe już pelety w trzech zapachach. To jest tutti frutti, bardzo intensywny zapach owocowy. Drugi rodzaj crafty floatersów to crustacean and krill, czyli skorupiaki. Również miękkie pelety o takich skorupiakowo rybnych
zapachach. No i wreszcie trzecie opakowanie, chyba najbardziej klasyczny zapach karpiowy, jaki istnieje, czyli strawberry, truskawka, o takim intensywnym zapachu i w bardzo jaskrawym kolorze, który być może przyciągnie karpie. Tak więc jeżeli ktoś zauważy karpie wygrzewające się pod powierzchnią, gdzieś poruszające się w płytkiej zatoce, radzę jak najbardziej spróbować łowić na kulę wodną czy na specjalny pływak z powierzchni.